Polkowicach uczczono pamięć strajkujących górników. 41 lat temu oddziały ZOMO spacyfikowały jeden z największych w Polsce strajków, który wybuchł po ogłoszeniu stanu wojennego. Wobec strajkujących górników użyto gazu łzawiącego oraz granatów hukowych. Brama wejściowa szybu głównego ZG Rudna została staranowana przez czołg. Pomimo upływu lat, pamięć o tych wydarzeniach nadal jest żywa. To największe wydarzenie w stanie wojennym, największy strajk na Dolnym Śląsku, jedno z największych symbolicznych wydarzeń w skali całego kraju. Rzeczywiście hart ducha, mądrość, roztropność, zaangażowanie strajkujących, to wszystko wpłynęło na to, że dziś żyjemy w wolnym kraju. Przecież te wszystkie wydarzenia to nie tylko historia, ale skarb historii, ale to żywi ludzie, to bohaterowie tamtych dni. Uroczystości rocznicowe były uhonorowaniem pamięci grudniowych wydarzeń. Ta ciągłość, która wpłynęła na to, że żyjemy w wolnym kraju, żyjemy w wolnej Polsce, to ludzie, którzy nie wahali się upomnieć o sprawiedliwość, o zasady, o godność i o Polskę. I za tym dziękujemy. Tegoroczne obchody zorganizowano po przerwie spowodowanej pandemią. Najpierw odbyło się nabożeństwo w kościele świętej Barbary. Później uczestnicy złożyli kwiaty pod obeliskiem górników polskiej miedzi, po czym przeszli do ZG Rudna, pokonując tym samym trasę, którą 41 lat temu uciekali strajkujący górnicy. Trzeba pamiętać o tych wydarzeniach. Ulicami Polkowic, naszych Polkowic, szli właśnie górnicy z zakładów górniczych Rudna. To są te same Polkowice, jednak inne. Inne dzięki właśnie tej ofierze i walce o wolność i o solidarność, odmienione, pełne rozwoju, sukcesu i za to jesteśmy wdzięczni i za to powinniśmy pamiętać właśnie o tych wszystkich, którzy tą wysoką ofiarę zdrowia i życia złożyli. W ramach obchodów odbył się również szósty bieg imienia księdza Jerzego Gniatczyka. To wyjątkowy bieg, który właśnie ma oczywiście ten wymiar sportowy, rywalizacja, ale przede wszystkim wymiar pamięci. Pamięci o księdzu Jerzym Gniatczyku i o uczestnikach pacyfikacji Zakładów Górniczych Rudna, którzy jako pierwsi w Zagłębiu Miedziowym upomnieli się o wolną i solidarną Polskę. Nie było ciężko, było fajnie, super. Atmosfera, pogoda, wszystko super. Te uroczystości też bardzo ważne, ale fajnie właśnie, że zaczyna się to tym biegiem. Jest to też dla wielu osób z zewnątrz okazja do zapoznania się z historią pacyfikacji kopalni Rudna. Przypomnijmy, że strajk był reakcją na rozpoczęte prześladowania i internowania działaczy Solidarności, które miały miejsce w związku z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Do strajkujących górników z ZG Rudna dołączyło kilkuset górników z ZG Polkowice i ZG Lubin. W Polkowicach odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego i jego dwóch zastępców. Rada to organ doradczy burmistrza Polkowic. Po to w tej kadencji powołałem właśnie Młodzieżową Radę Gminy, aby ten punkt młodzieży, że rzeczywiście nierzadko rozbieżny z tym, o czym myślą i co planują dorośli, był brany pod uwagę i był traktowany ten głos serio. I aby włączać w proces decyzyjny właśnie najmłodszych mieszkańców naszej gminy. To już druga kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. Pierwsza trwała od 2019 do 2022 roku. To zawsze młodzież i te młodsze pokolenia mają w sobie ten impet do tego, żeby zmieniać rzeczywistość. I tego też życzę nowo wybranym radnym Młodzieżowej Rady Gminy, aby ta chęć do zmian, do proponowania nowych pomysłów, rozwiązań, ale też wzięcia odpowiedzialności za funkcjonowanie naszego miasta i gminy była u nich jak największa. Podczas inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Gminy drugiej kadencji radni wybrali spośród siebie prezydium. Podczas tajnego głosowania na przewodniczącego Rady wybrano Jakuba Bryla. Ja tę przygodę zacząłem już dawno temu, 4 lata temu, jeszcze jak były wybory samorządowe w Polkowicach. Obecny kandydat, ówczesny kandydat raczej, pan Łukasz Puźniecki. Zwróciłem się do niego z inicjatywą powołania Młodzieżowej Rady w Polkowicach. Następnie przez rok pracowaliśmy przy powołaniu Młodzieżowej Rady. Następnie przez 3 lata działałem też również jako przewodniczący i ponownie zasiadłem właśnie w Radzie. Przewodniczący zapewnił, że wie, czego od Rady oczekuje polkowicka młodzież. Razem ze swoimi kolegami ustalili już priorytetowe zadania. Ja osobiście na początku chciałbym się zająć, tak jak już wspomniałem, miejscem dla młodzieży, miejscem spotkań dla młodzieży w Polkowicach. To już zacząłem, jestem
w trakcie rozmów z panem wiceburmistrzem Sebastianem Sypko. Chciałbym również, aby poprawić komunikację miejską do Chocianowa i z Chocianowa, ponieważ uczniowie, którzy dojeżdżają tam do szkoły albo dojeżdżają też do szkoły w Polkowicach, mają utrudniony ten dojazd. Również do Lubina. Chciałbym również, żeby w Polkowicach powstała karta młodego mieszkańca Polkowic, która gwarantowałaby jakieś zniżki dla młodych ludzi, na przykład do akwaparku, czy gdzieś na siłownię, na grzybka latem. Coś takiego. Na pewno każdy z nas ma jakieś pomysły, jakieś cele, które sobie obrał przed wstąpieniem tutaj do Rady, ale my jesteśmy również otwarci na sugestie młodzieży polkowickiej. Będziemy wsłuchiwać się w ich problemy, będziemy starać się robić jakieś konsultacje, jakieś ankiety, dzięki czemu poznamy tak naprawdę, jakie problemy ma polkowicka młodzież. Obecna Rada została wyłoniona w wyborach, które odbyły się 16 listopada w polkowickim kinie. Do rywalizacji o głosy wyborców zgłosiło się wówczas 29 kandydatów. Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Gminy jej druga kadencja potrwa do 2025 roku.